Natomiast powiedzmy, że jako dziecko wskazywałam, nazwijmy to, zdolności plastyczne. I to znaczy miałam łatwość w odwzorowaniu jakiegoś przedmiotu podczas, no, gdy rysowałam. I chyba to mnie skusiło do tego, żeby iść do liceum plastycznego, które bardzo szybko zweryfikowało mój brak talentu jednak, bo ja uważam, że w sztuce jakby warsztat jest dopiero startem, a nie zakończeniem. Dobry warsztat. Program Genialnie Lokalnie Globalnie. Dzień dobry i witam w studiu DTS. Blogerka, ale nade wszystko historyczka sztuki, muzealniczka, no i najważniejsze, laureatka pierwszego miejsca rankingu Genialnie Lokalnie Globalnie tegorocznej edycji. Witam serdecznie Justyna Stasiek-Harabin. Dzień dobry Państwu. Cześć Kasiu. Kapituła GLG szczególnie doceniła Twoją blogową działalność, dlatego na pierwszym miejscu wymieniłam blogerka. Piszesz, że jesteś prawdopodobnie najbardziej znaną historyczką sztuki w polskiej blogosferze i jestem ciekawa, czy śledzisz konkurencję, czy w ogóle taka jest, ktokolwiek próbował podjąć się tak jak ty, myślę, karkołomnego zajęcia, czyli zainteresowania sztuką wyższą takiego przeciętnego zjadacza chleba. No, chyba rzeczywiście tak jest, że już przez te 6 lat blogowania, bo już teraz w tym momencie jest to 6 rok, udało mi się chyba tak dość mocno ustabilizować swoją pozycję jako historyczki sztuki w blogosferze. I rzeczywiście, jak ktoś mówi o sztuce i szuka kogoś, powiedzmy, z branży, jakiegoś eksperta, no to faktycznie chyba na pierwszym miejscu pada na mnie. Oczywiście nie jestem jedyna w tej branży, to trzeba jakby bardzo jasno zaznaczyć i też blog nie jest jedynym miejscem tego typu, bo no, takich miejsc jest sporo, to nie jest tak, że jestem jedyna. Czy karkołomne? Tak i nie, bo z jednej strony rzeczywiście blogowanie o sztuce wydaje się dość niszowe i no i trzeba faktycznie lubić to, co się robi, bo w przeciwnym razie to nie jest coś, co cieszy się ogromną popularnością, nie daje aż takich wielkich zasięgów, jak mówienie o rzeczach, pisanie o rzeczach bardziej uniwersalnych, typu lifestyle, czy jakieś takie tematy, które dotyczą każdego. Ale z drugiej strony sztuka też może dotyczyć każdego i właśnie o tym jest trochę ten blog. Żeby pokazać, opowiedzieć o sztuce w taki sposób, żeby ona docierała, no, do każdego odbiorcy, zarówno tego, który o sztuce wie wiele, o tego, który troszkę orientuje się w temacie, ale też takiego, który po prostu nie jest ze sztuką zupełnie obyty. Ten lifestyle'owy charakter bloga ty jednak wprowadzasz. No, chociaż to nie jest lifestyle'owy blog. To znaczy, no tak, można tak to ująć, bo rzeczywiście sposób, w jakim staram się o tym pisać, jest bardziej taki, no bym powiedziała, niebranżowy. To znaczy, chodzi o to, żeby język, którym się posługuję, był w miarę przystępny, tak aby nikogo z tego nie wykluczać. Mi jakby od samego początku, jak tworzę bloga, zależało właśnie, aby to było takie bardzo inkluzywne miejsce w sieci. Nie chodzi o to, żeby się wywyższać, nie, też ani żeby mówić o sztuce jako o czymś elitarnym, dostępnym tylko dla określonego grona odbiorców. Wręcz przeciwnie, chcę mówić w taki sposób, żeby zachęcić właśnie każdego, ale jednocześnie no jest to, staram się, aby to było miejsce prowadzone w sposób rzetelny i wartościowy. I tutaj no niestety niesie, znaczy no niestety, no dobrze, że tak jest, ale niesie to ze sobą no takie trudności, że trzeba wiele materiałów wcześniej przygotować. To nie są tylko moje refleksje takie impulsywne czy powiedz spontaniczne. Od kuchni, jak to wygląda, no, jak powstają no właśnie, posty na blogu. Gdy pisze się o sztuce, to znaczy gdy ja piszę o sztuce, bo to jest też taka bardzo, można powiedzieć, no, osobista rzecz,
I tu jeszcze wrócę do tego pierwszego pytania, ponieważ no, jest bardzo dużo miejsc w sieci, które mówią o sztuce, opowiadają i ja ich nie traktuję jako konkurencję. Myślę, że mam nadzieję, że nikt z nas nie traktuje się jak konkurencję, ponieważ nawet jeśli mówimy i piszemy o tych samych rzeczach, to każdy z nas wnosi coś zupełnie osobistego. Nawet liczy się sposób pisania, czy styl, czy właśnie jakieś emocje, to co się ze sobą niesie. Pisząc o danym temacie i tutaj każdy z nas, wydaje mi się, jest na tyle indywidualny, że miejsca na tego typu działalność w sieci jest nieskończenie wiele. Więc z pewnością taka praca wymaga no, dużego nakładu właśnie no, czasu i energii, bo jeśli chcę, żeby te materiały, te artykuły, które tam powstają, były rzetelne i przygotowane solidnie, no to muszę wcześniej po prostu zagłębić się w dany temat, zrobić, no powiedzmy, taki mocny research, znaleźć odpowiednie materiały, na których mogę się oprzeć, czasami kupić jakieś książki, coś doczytać, wyszperać, zweryfikować fakty, więc to no, sprawia, że to jest po prostu no, zajęcie, które wymaga wiele czasu. Jak wpiszemy w Google Minerva, La Minerva, wyskakuje fajny blog o sztuce. Tak. Tak. Czy ten fajny blog o sztuce, jego odbiorcą są faktycznie, bo jak ja na niego wchodzę, to mam poczucie, że i odnajdą się na nim ci, którzy są bardzo mocno zainteresowani tym tematem, a nawet osadzeni w nim, tak? Czyli miłośnicy sztucy, muzealnicy, ale i ci, którzy ze sztuką na co dzień tak nie obcują. Ten blog, jak obserwujesz, czy masz kontakt w ogóle ze swoimi odbiorcami, rzeczywiście jest i dla tych, i dla tych? Tak, zdecydowanie tak jest i wiem to, ponieważ rzeczywiście, no niemal codziennie, to jest fantastyczna rzecz, no dostaję taki odzew z drugiej strony i to jest bardzo ważne, bo jakby samo pisanie jest fajne, bo ja to oczywiście robię dlatego, że no mam taką potrzebę wewnętrzną i muszę to zrobić, muszę się czasami uzewnętrznić, bo to jest właśnie trochę forma takiego emocjonalnego podejścia do sztuki, ale jednocześnie łączę to z takim akcentem edukacyjnym, żeby ludzi, no, opowiedzieć im o czymś interesującym, zachęcić do sztuki. I rzeczywiście ten odbiór jest bardzo szeroki. Czasami zdarza mi się, że widzę, kto na przykład lubi stronę albo klika obserwuj. I to jest fajne uczucie, kiedy widzę tam po drugiej stronie osoby, które sama bardzo cenię i znam i to są zarówno, powiedzmy, osoby z branży sztuki, ale też ogólnie osoby, powiedzmy, no, po prostu znane publicznie. I to jest takie no, trochę, takie może nie tyle stresujące, co takie właśnie wtedy tym bardziej mam takie poczucie ogromnej odpowiedzialności. Ale tu chciałabym zaznaczyć, że to poczucie odpowiedzialności mam bez względu na to, kto jest po drugiej stronie, bo zawsze po drugiej stronie jest człowiek ze swoim osobistym bagażem doświadczeń i ja pisząc o sztuce wiem, że w jakiś sposób na niego oddziałuje. I bardzo często odzywają się do mnie właśnie osoby, piszą, które mówią, kurczę, dziękuję ci, że napisałaś o tym i o tym, bo wcześniej tego artysty na przykład nie znałam, albo miałam zupełnie inne zdanie na dany temat, a twój punkt widzenia pokazał mi zupełnie inny sposób patrzenia na sztukę. Czasami ludzie mówią, że zachęciłam ich na przykład do pójścia na daną wystawę, albo do przeczytania określonej książki. I to faktycznie ma taki charakter, no, jakby kształtowania pewnych poglądów i spojrzeń na niektóre rzeczy. Dlatego jest to no, rzecz naprawdę, która działa. Ja widzę te efekty, widzę je niemal codziennie i to naprawdę bardzo mocno mobilizuje do dalszej pracy. No to powiedz proszę, jak powstał w ogóle ten blog, bo podejrzewam, że to było w jednym z pierwszych wpisów, ale napisałaś, sztuka bardzo często oczyszcza mi głowę. Pamiętasz, to było w wpisie? Tak, myślę, że to był wpis o Janie Stanisławskim i o jego pejzażu. Ale to nie był wpis dość stary, to był dość nowy wpis, w którym trochę rozliczałam się z przeszłością i jakby no, mówiłam o tym, jakie miałam oczekiwania wobec życia, a jak się to później zweryfikowało. Ale pytasz, jak blog powstał, w jakich okolicznościach. Na samym początku, kiedy zaczęłam blogować, on w ogóle nie miał charakteru edukacyjnego i w ogóle nie był skupiony na pisaniu sztuce. To było bardziej miejsce zupełnie pod inną nazwą. Takie trochę miejsce na takie, powiedzmy, emocjonalne uzewnętrznienia. Coś w stylu takiej właśnie
No i ta, no tam po prostu, tam pisałam tylko i wyłącznie, powiedzmy, jakieś takie przemyślenia życiowe, ale w pewnym momencie, gdy skończyłam studia, zaczęłam pracę w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i jakoś tak tą sztuką zaczęłam żyć tak w pełni, nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie. Pomyślałam sobie, fajnie byłoby to połączyć i zobaczyłam, że jest to możliwe, że mówiąc o swoich uczuciach, można też mówić o sztuce, że to jest u mnie bardzo połączone, że sztuka wywołuje we mnie bardzo dużo emocji i ja tych emocji bardzo potrzebuję i potrzebuję tej sztuki. I okazało się, że to jest po prostu idealny temat, taki duet nierozerwalny, który można właśnie przełożyć na pisanie. I też w ten sposób, robiąc coś dla siebie, robię też coś dla innych. No w tym wpisie napisałaś, że Stanisławski w jakiś sposób uratował ci życie. No tak, oczywiście jest to taka może pewna forma wyolbrzymienia, tak. Ale rzeczywiście tam opowiadam o momencie, kiedy wydaje mi się przez pewien czas, że zrobię, powiedzmy, karierę w Krakowie, kiedy jako dziewczyna pochodząca z Rytra, studiująca w Krakowie, nie wyobrażałam sobie zupełnie powrotu ani na wieś. Może nie, że sobie nie wyobrażałam, ale liczyłam, że będę mieszkała gdzie indziej. Nie myślałam wtedy też zupełnie o Nowym Sączu jako moim mieście. Wydawało mi się, że właśnie będę mieszkała w Krakowie, że to jest takie miasto większe i ja, to jest dokładnie to, czego ja potrzebuję. Ale życie zweryfikowało te, powiedzmy, może nie marzenia, ale te plany i okazało się, że w dużym miasto nie jest zupełnie dla mnie, że ja się tam nie mogę odnaleźć, że mam jakiś problem, tak ja jestem rozdarta emocjonalnie, kiedy wracam do swoich rodzinnych stron i nagle okazało się, że ja nie potrzebuję wcale tego dużego miasta, żeby po pierwsze móc się zrealizować zawodowo, bo udało mi się wtedy rozpocząć pracę w muzeum i no i to trwa do dziś też, no, od właśnie 6 lat, więc to już był taki punkt, który był dla mnie istotny, że ja nie potrzebuję nic zmieniać. A po drugie też właśnie zrozumiałam, że pisanie bloga, czyli robienie, tworzenie czegoś w sieci, pozwala robić to gdziekolwiek się jest, bez względu na to, czy mieszka się w dużym, czy małym mieście. Po prostu wystarczy dostęp do internetu i pomysł na to. Czyli żyjąc lokalnie, działasz globalnie. Tak można to, rzeczywiście tak można to ująć. No i to pokazuje, że to działa i też daje taką nadzieję. Wiadomo, no jakby nie każdy jest w stanie akurat tak sobie poukładać życie, żeby zostać w małej miejscowości, bo niektóre zawody no, wymagają tego, żeby jednak wyjechać i móc się realizować gdzie indziej. Ale mi się udało tutaj zostać i teraz już sobie nie wyobrażam mieszkać gdzie indziej. To są dla mnie bliskie tereny, Rytro jest mi bardzo bliskie. Wychowałam się tam, dopiero od 6 lat nie mieszkam tam, więc to jest bardzo ważne dla mnie miejsce na ziemi. No i chyba do niego wrócę na stałe, więc tak się to potoczyło właśnie. No ja się bardzo cieszę, ponieważ tutaj też powiem, że i mnie Rytro jest bliskie ze względu na koligacje rodzinne i spędzałam tam wszystkie wakacje, więc rozumiem to, o czym mówisz. I powiem tak również, że ilekroć przyjeżdżałam do Rytra i zaczepiali mnie znajomi, pytali mnie, a czy rozmawiałaś już z naszą Minerwą? Ja tak, no nie, ale tak już druga, trzecia, czwarta osoba mnie się pyta o Minerwę. Ja przyznaję, ja lekka zlekceważyłam to, ale o co chodzi? I tutaj proszę, to co robisz, pokazuje, że jesteś idealnym kandydatem i to, dlaczego zdobyłaś pierwsze miejsce w rankingu Genialnie Lokalni Globalni, czego ci bardzo gratuluję, a za swoje podejście się wstydzę. A powiedz w ogóle, skąd Minerwa? Czujesz się taką współczesną Minerwą? Oj nie, zupełnie nie. Do bogini sztuki bardzo mi daleko. Ale fakt, że nazwa pojawiła się dość, może nie spontanicznie, bo to był efekt poszukiwań. Szukałam takiego hasła, które będzie krótkie, które w jakiś sposób będzie definiowało to, co robię i stanie się taką moją jakby marką osobistą, taką frazą, która będzie mnie definiowała właśnie. I jakoś padło na faktycznie rzymską bogini sztuki. Boginią się nie czuję, ale czuję się bardzo odpowiedzialna za to, co robię. I tutaj rzeczywiście mam takie poczucie właśnie tego edukowania, tego takiego właśnie tej odpowiedzialności takiej w sieci. To jest szalenie ważne, żeby jednak robić rzeczy
porządnie i wartościowo. No właśnie, twoje wpisania są taką wrzutą, krótką myślą, tylko oprócz jakiejś myśli przewodniej, która tobie towarzyszy, myślę, osobiście, no jest ten wątek bardzo mocno osadzony w sztuce. Coś więcej powiedz, jak ty do tego w ogóle się przygotowujesz, bo ja wyobrażam sobie, że musisz, no chyba, że masz to już w głowie po swoich studiach i wszystkich, że tak powiem, artystów znasz i znasz ich pracę i potrafisz tak, że tak powiem, z głowy napisać, ale wyobrażam sobie, że spędzasz nad tym trochę czasu. No, byłoby łatwo, gdybym faktycznie miała tę całą wiedzę w głowie, ale no jest dokładnie tak, jak mówisz, trzeba się do tego przygotować. Ale takim pierwszym impulsem, który sprawia, że wybieram ten, a nie inny temat, to jest chyba właśnie taka wewnętrzna pobudka, jakaś potrzeba emocjonalna, coś wybieram sobie, zazwyczaj oczywiście, tematy, obrazy, zjawiska, które w danym momencie są dla mnie jakoś ważne. Powiedzmy choćby o przykładzie rok 2020, zamknięcie w domach i tutaj już jest myśl na przykład. Na bloga. To takim jednym wpisem, który był chyba, o ile się nie mylę, najbardziej rozczytywanym wpisem, to było porównanie sytuacji pandemicznej do nastroju, które panują w obrazach amerykańskiego malarza Hoppera. I rzeczywiście ten wpis dotarł w takie miejsca, że ja nawet się nie spodziewałam, że mogę aż tak mocno oddziaływać. Myślę, że sukcesem tego wpisu na pewno był fakt, że bardzo wiele osób po prostu czuło się tak jak bohaterowie obrazów. I każdy w tym wpisie i w tych obrazach znalazł coś dla siebie. To jakby takie poczucie odosobnienia, alienacji, trochę samotności w pustym, wielkim mieście. I to faktycznie sprawiło, że w tym czasie pandemicznym, kiedy my byliśmy najbardziej zamknięci w domach, blog poszybował w jakieś po prostu takie statystyki, których ja nigdy wcześniej nie widziałam. Tam dochodziło powiedzmy do niemal do 100 tysięcy czytelników miesięcznie, co w przypadku bloga o sztuce jest naprawdę bardzo dużą liczbą, bo oczywiście blogi bardziej popularne to mają takie zasięgi pewnie przez tydzień, ale dla mnie to było coś naprawdę fajnego i to pokazywało, że rzeczywiście można dotrzeć bardzo daleko. No, chyba najfajniejszym momentem było, kiedy mój wpis udostępnił Marcin Dorociński, polecając, żebym go przeczytała. Po prostu biedne serce. Myślimy o blogu, tak? To myślimy, szczególnie młodzi myślą, że fajnie, mam bloga modowego, lifestyle'owego, można na tym zarabiać. Czy na sztuce i też można zarabiać na blogu o sztuce? Myślę, że na każdym blogu można zarabiać, tylko kluczowe jest podejście do tego monetyzowania tego, co się robi w sieci, bo to nie jest takie proste, a na pewno nie jest takie proste na samym początku. I trudno jest tworzyć takie miejsce, myśląc tylko o takich korzyściach materialnych, bo trzeba dojść dopiero do pewnego momentu, w którym powiedzmy marki, czy jakieś instytucje, czy w ogóle te podmioty są zainteresowane współpracą. Oczywiście można zarobić na blogu o sztuce i udaje mi się to robić, ale powiedzmy, że od niedawna. Zakładając, że faktycznie bloguję od lat 6, dopiero od powiedzmy 4 roku blogowania jestem w stanie zarabiać i zarabiam, ale dopiero od niedawna jestem w stanie się wycenić na tyle, na ile uważam, że to jest adekwatne, bez takiego poczucia, że to jest za dużo, bo twierdzę, że jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z tej oferty, to skorzysta, a jeśli nie, to nie. I to jest trudna decyzja, ale uważam, że to jest bardzo ważne. Z kim współpracujesz? Kto się odzywa do ciebie? No, to są rzeczywiście takie współprace, które dają mi ogromną satysfakcję, bo na tym etapie odzywają się do mnie zarówno jakby powiedzmy marki, firmy, na przykład można powiedzieć, że cały czas współpracuję na przykład z firmą Medicine, która jest marką odzieżową. Oprócz tego, że czasami pojawiają się u mnie wpisy związane właśnie z ich produktami, ponieważ oni są wielkimi fanami
powiedzmy nadruków ze sztuką na odzieży. I non-stop mają nowe kolekcje właśnie w takiej tematyce, ale też wspierają powiedzmy młode graficzki i grafików i tam bardzo często też wchodzą w takie kooperacje, powiedzmy czasowe. No to jeszcze prowadzę u nich taką jakby grupę, czy współtworzę grupę o sztuce, którą właśnie ma ta firma Medicine. No ale też no, jedną z takich fajniejszych chyba współprac, które bardzo ciepło wspominam i też no, była dla mnie bardzo prestiżową współpracą, to była współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie, którą właśnie miałam przyjemność mieć w tamtym roku, ale też no, współpracowałam z ŻIH-em, z Żydowskim Instytutem Historycznym, z Bydgoskim Centrum Sztuki, z różnymi wydawnictwami, z wydawnictwem Znak, Arkady. I to nie jest tak, że oni do ciebie się, że to ty do nich się zwracasz, tylko oni do ciebie, tak? No, na razie jestem na takim etapie, że tylko oni do mnie, bo ja po prostu nie mam czasu nawet pomyśleć o tym, o jakiejś fajnej współpracy. Przyznaję, że to jest coś, nad czym bardzo ubolewam. Zdaję sobie sprawę, że mogłabym pisać na blogu dużo więcej. No tak średnio ja tworzę tylko 2 wpisy miesięcznie, więc to jest bardzo mało. Powinna być bardziej systematyczna, ale no niestety, no tak to jest, że ten blog jest jednak wciąż rzeczą dodatkową w moim życiu, a jakby taką pierwszym głównym trzonem jest praca w Muzeum Okręgowym Nowym Sączu i wszystko to, co robię blogowo, jest jednak czymś dodatkowym, więc no niestety łącząc to z rodziną, z życiem po prostu, z też momentami na odpoczynek, no jest ciężko to pogodzić, no ale da się. Mhm. Walczysz ze stereotypem nudnej muzealniczki i rozumiem też, że z tego, co opowiadasz, to dla ciebie jest taka misja ta, dla Minerva. No tak, rzeczywiście. Ja wydaje mi się, że sporo mówię o pracy muzealniczki na blogu i w ogóle w sieci. Bardzo często gdzieś tam staram się opowiedzieć o kulisach tej pracy i o tym w ogóle, na czym ona polega, bo no, po prostu ludzie no, mają prawo tego nie wiedzieć, co my tam sobie robimy z zabiórkami. No ale też bardzo często jak pytam ludzi o jakieś takie uczucia związane z przebywaniem w muzeum, z oglądaniem wystaw, w ogóle właśnie z instytucją, jaką jest muzeum, pojawiają się też takie głosy bardziej sceptyczne, że ludzie traktują te miejsca jako takie skostniałe, takie nieprzyjemne, czy mają kiepskie doświadczenia z, powiedzmy, z tymi osobami pierwszego kontaktu, czy tam z obrażoną panią na kasie, czy z tymi paniami, które pilnują w salach. Oczywiście ja nie mam wpływu na to, jak te relacje się odbywają, ale mogę powiedzieć na przykład o tym, że oprócz tych osób właśnie, powiedzmy, nazwijmy je pierwszego kontaktu, jesteśmy my, pracownicy merytoryczni, którzy siedzą sobie za biurkami, no i którzy robią kawał ważnej roboty, która, a czasami nas aż tak nie widać. Ciebie zainteresował sztuką? Chyba nie było takiej konkretnej osoby, natomiast powiedzmy, że jako dziecko wskazywałam, nazwijmy to, zdolności plastyczne. I to znaczy miałam łatwość w odwzorowaniu jakiegoś przedmiotu, podczas no, gdy rysowałam. I chyba to mnie skusiło do tego, żeby iść do liceum plastycznego, które bardzo szybko zweryfikowało mój brak talentu jednak, bo ja uważam, że w sztuce jakby warsztat jest dopiero startem, a nie zakończeniem. Dobry warsztat. Dobry warsztat to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze jakaś taka twórcza wyobraźnia, która sprawi, że ten artysta jest unikatowy, wyjątkowy, że jest właśnie, że mówi w swoim plastycznym języku i mi tego po prostu brakowało. I dobrze, że tak się stało, bo podczas zajęć wiedzy o kulturze z elementami historii sztuki, bo powiedzmy, że liceum plastyczne miało to poszerzone, zdałam sobie sprawę, że mnie strasznie fascynują właśnie te kulisy życia artystów i w ogóle historia sztuki właśnie od takiej teoretycznej strony. No i dlatego właśnie wybrałam taki kierunek studiów. No i tak się zaczęło i chyba się nie skończy szybko. Mamy nadzieję, że się nie skończy nigdy. La Minerva, Justyna Stasiek-Rabin, laureatka pierwszego miejsca rankingu Genialnie Lokalnie Globalnie imienia Danuty Szaflarskiej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.